Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Kapryśne i nieśmiałe zrobiło się to nasze polskie lata. Lato, co prawda, w najbliższych dniach temperatury wysoko podskoczyły, ale na niebie nadal możemy zobaczyć sporo chmur kłębiastych i warstwowych. Nadal napływa do nas jednak ciepła masa powietrza i pogodę nad krajem będzie kształtować słaby wyż. Dzisiaj w nocy bezchmurnie, zachmurzenie małe, umiarkowane, jednak termometry wskażą dość chłodną temperaturę, głównie na wybrzeżu 10-13 stopni, na pozostałym obszarze 14-16. Jutro w ciągu dnia, głównie na wschodzie i na zachodzie kraju. Tutaj sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu. W pozostałym obszarze kraju pogodnie, bezchmurnie, 22 stopnie na wybrzeżu do 26 na pozostałym obszarze. Deszcz możliwy głównie na wschodzie i w Sudetach. A w naszym regionie dzisiaj wieczorem zachmurzenie małe, umiarkowane. W ciągu nocy powinno być już praktycznie bezchmurne niebo. Termometry wskażą minimalnie 15 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby wiatr z północy. Jutro nad ranem głównie na północnym wschodzie. Tutaj uwaga kierowcy, możliwe lokalne mgły. W ciągu dnia dużo słońca, zachmurzenie małe, okresowo bezchmurne i przyjemne. Na temperatura 26 stopni Celsjusza, a barometry jutro pokażą nam 1010 hektopaskali. Zobaczmy, jak ta pogoda będzie wyglądała w najbliższe dni. W niedzielę zachmurzenie małe, umiarkowane, a pod koniec dnia na wschodzie regionu możliwy deszcz. Bardzo ciepło, 28-29 stopni. W poniedziałek niewiele chmur na niebie, przyjemna temperatura w nocy 16-17 stopni. We wtorek rano mogą wystąpić lokalne mgły, pogodnie, ale po południu możliwe opady i burze na wschodzie regionu. W dzień 29-30 stopni Celsjusza. A może Państwo znają jakieś magiczne zaklęcie, aby to lato rozgościło się u nas na trochę dłużej? Do zobaczenia i zapraszam na kolejną prognozę pogody.